W mrocznych czasach RTS-ów, gdzie sterujesz tylko jedną jednostką. Epoce zamaskowanych kasyn piorących brudne, dziecięce pieniądze. Upadku starych gwiazd zdradzających ideały dla jakiegoś Overwatcha. Żyje, jest dobrze. I kaszuli grających w gry, które nie przystoją osobom inteligentnym. Lambert, tych. Zostało już tylko jedno miejsce dla wybrańców z rozumem i godnością człowieka. Zobaczmy, jak się gra Dead Island. Ludzie, patola i śmierć. A czemu nie? Darmowa gra. Dead Island powinno od razu znajdywać. Tak, punkt Nemesis. Czekaj, dostałem suba. Co to znaczy dostałem suba? Co się stało? Ja nawet jeden na jeden nie znajduję. Dwa na dwa znalazło od razu. Austin, Guma i Tommy. Zergi, Protosi i Terranie. Zobaczmy. Więc mamy niby wspólny punkt, tak? Po drugiej stronie nie ma Zergów, więc nie ma dużej tragedii. Lecisz, mój słoniku ukochany, na razie stój gdzieś tu. No i zobaczymy. Potrzebujemy więcej minerałów. Dobra. No nie pamiętam, nie wiem jakie jednostki tu w ogóle są. Żeby iść w muty. 2 na 2 nic nie ma sensu tutaj. Czy coś jeszcze będzie dzisiaj na żywo? Nie wiem, dam znać zaraz. A, moment, miałem zrobić ludzika. Już build diabli wzięli. Lurkery są ważne z Ergiem, nie? Na tym etapie. Definitywnie. Niestety mamy kryzys. Nikt nie skautuje, no ale wiadomo, takie życie, nie? Wszyscy martwi. Potrzebujemy więcej minerałów. Dobra, kijówki są. No i niestety pasuje zobaczyć, co robią ludziki szatana. A skautuje, jest jakiś wspaniały człowiek, jest on najlepszego partnera do gry. Super. Super. Oho. Tu wielkie domki. W sumie jak to było Six Row Trash? Potrzebujemy więcej. Potrzebujemy więcej. Potrzebujemy więcej minerałów. Ty no. Kurde, ziomek tutaj. Widzę, robi ciekawe jaja.
Jezu, teraz? No dobra. W sensie chyba... Chyba zbyt późno, no ale ja się nie znam. W sumie już nikt się nie zna w StarCraftie, nie? Nikt już to nie gra, normalny. Baza twoich sojuszników jest zagrożona. Okej, to znaczy, że oni się raczej wnerwią i będą uderzać na nas. Nie chcemy tego. Baza twoich sojuszników za mało energii. Słoniu go. Energii jest bardzo mało chyba. Ale nie ma odwiecznego kryzysu, czyli problemów z... Słonie zaraz przyspieszą. Ty się zamieni w gigasłonia. Metamorfoza za mało energii. To co, weźmiemy sobie to, bo on sobie raczej pożyczy jakąś inną bazę, nie? I myślimy o przyszłości. Myślimy o tym, że... Będą niestety... Potrzebujemy więcej wespanu. Nasi sojusznicy walczą. Niestety ja jestem teraz nubalajem. Kolega ładnie rozegrał. Baza twoich sojuszników jest zagrożona. Nasi sojusznicy, nasze jednostki są atakowane. Ale chyba gramy z przedszkolakami, nie? Tak w ogóle. Jak dobrze by nie było, to niestety to są prawdopodobnie słodkie małe dzieciątka, które... Za mało energii. Które nie wiedzą, co czynią. Baza twoich sojuszników jest zagrożona. I tak, zauważyliśmy też ważne rzeczy. Są zbyt wolne, są dwa razy świetnie. Potrzebujemy definitywnie czegoś takiego i czegoś takiego. Metamorfoza zakończona. I dużo więcej mamony mamonistycznej. No dobra. To co lubimy, lurkery? Nasi sojusznicy walczą. Można by przerobić w sumie na artyleryjskie te całe rołczunie. Tu jest chyba wszystko bezpiecznie. Za mało energii.
No i co? Zakopywanko. Siłka, pancerzyk. Hydra. Hydry szybkie, to szybkie. To się zmienia w takie. Słonie kontrolują przestrzeń powietrzną. Jest chill, nie? A pole minerałów wyczerpane. Czy powstał już domek tych? Tu powstał. Tu się robi. Nie wiem, nydusik, kurde. O! Tych dawno nie było. Metamorfoza zakończona. I co? Trzy hacze to... Chodzenie pod ziemią. Nie wiem, co jeszcze tu można dać. Tu może domek założymy. A, żeby nie było, że gdzieś sobie ludziki zrobiły bazę, nie? To musi być kontrola. Nasi sojusznicy walczą, pole minerałów wyczerpane. Ty, pieniądze niepotrzebnie się gdzieś ten molestują, sekundę. Tak być nie może. Pieniądze w tej grze... Nie wolno ich tak marnować. Pa na to, pa. Metamorfoza zakończona. Co ja tu chciałem? No właśnie. Mieliśmy maksimum produkcyjny. Powiedziała taka baba, słyszeliście ją? Nie wiem, zrobiłbym jeszcze tak, żeby pancerzyki były takie super. Potrzebujemy więcej wespanu. Czy nie pamiętam, jak się w to gra? Nie. To jest najstraszniejsze. Pamiętam wszystko. Nasi sojusznicy, walka za twoich sojuszników jest zagrożona. Znaczy, nigdy nie umiałem w to grać, nie, zacznijmy od tego, więc to nie jest tak, że coś tutaj ten, nie? Niestety, to była, no to był relaks, tak? Taki, no... Było bez sensu. Kiedy powrót do VR-u? A, muszę wymyślić system przesłania dźwięku. Gramiszcza. Ja z moim kolegiem Srebrem gramy z mistrzem kontra ten... Fa. Fajak urósł. Zapamiętajmy nazwiska. Tommy, Guma, Austin. Jeszcze ich spotkamy.
To już jest top 10 na świecie. Top 10. Top 5. Pa jakie zerki. Teraz sobie można ustawić w ogóle, kto tam z tyłu jest. Języki region, obserwatorii powtórki, grafika. Rozgrywka. Gdzieś się wybierało. Co to się stało, kurde? Ciekawe, musiałem się pogryźć ostro kiedyś z kimś. Że model tła w grafika. Dziękuję. Jezu. 20 rocznica? Po jak szukasz? 60 minutę. Czy ty nie na tym ekranie? O, ty, no brzydkie to jest. To jest stare. Ta gra jest stara. Ale patrz, co się dzieje w ogóle. Legion Xali, Miki Mozg, Jezu, żeby to nie był Polak. Nie, Rus, dobra. Okej, dwa niespodzianki, wchodzimy na ten. Wchodzimy na wyższy poziom. Jezu, te stare mapy tu jeszcze są. Co my mamy? Dwóch przeciwników, jeden nosowy prawdopodobnie. Jestem razem z moim najlepszym przyjacielem z Rosji. Na pewno się obejdzie bez wyzwania. Każdy z nas ma domek. Ale. Żeby Sixpula? Już nie da się Sixpula zrobić. Zaczyna się chyba z 12 dronkami. Ogólnie przyspieszyli grę. Kiedyś to ten. To już nie jest to. Już graczy. Nawet nie wiem od czego zacząć. Jak tą pojaszkę tutaj ująć. Czy będą 4 na 4? Nie ma tylu osób. Z chęcią zagrał 10 na 10 nawet, ale no wiecie jak jest. Nie ma tylu osób, tak? Emil nie gra, nikt już nie gra w to. Potrzebujemy więcej minerałów. Aha. Niech w sumie mi tam nie przeszkadza, że założę bazę tu. Potrzebujemy więcej minerałów. Rządców.
Okej, trochę przegiąłem z tą odległością, widzę. Ale nic. Kolega śpi, Rusek, co? Jest dobrze. Nasi sojusznicy walczą. Nie, dobra. Ty friend Rusek, kurde, tam ich roz tego wuje, super. Nasi sojusznicy walczą. Jezu, tumora biomasy mi zniszczyli. Skurczysyny, nie znaczy jak tumory biomasy są atakowane. Ty, co ty robisz? No i super. Tylko teraz tak. Zaraz przyjdą te niewidzialne dupki. Ta. Nasi sojusznicy walczą. Dobra, teraz tak. Niestety gramy na 3 batunie, więc mogło być lepiej. Albo będą wojdy jakieś głupie. Dla bezpieczeństwa damy te ludziki tutaj, co robią? Strzelają w powietrze. Co tam? Witam w świecie nowości, jak ktoś dołączył i zastanawia się, co się dzieje. Sprawdzamy nowy glot Blizzarda. A. Nasze sojuszniki walczą. Aha, bo się tutaj nastawiam, a przyjdzie ten zły ludzik i mi zrobi... Z dupy coś tam. Pasowałoby w ogóle zrobić scouting, co jest dosyć mądre, ale niestosowane przeze mnie. Nasi sojusznicy walczą. Idziemy pomóc naszym sojusznikom. Czyli co, obrona przed tanim cheese'em. Tak. Moim zdaniem całkiem to spoko wyszło. Zaliczona. Nasi sojusznicy walczą. No i co mi się zawsze śniło? Proszę, pole minerałów zostało już wyczerpane. Już w tym momencie, moim zdaniem, nieźle. Nasi sojusznicy walczą. Metamorfoza zakończona. Nasi sojusznicy walczą. Metamorfoza zakończona. Słyszałem królówkę. Kurde, tu jest. Chyba, że zrobiłem tu królówkę, jak... Jezu, nie. Powinien.
Bo nadrządcy macie zasuwać. Nasi sojusznicy walczą. Z kim walczą? Nasze jednostki są atakowane. Dobra. Więcej minerałów. Minerałów, prawda. Potrzebujemy więcej minerałów. I to, jak tym to żyje w ogóle, jeszcze nie rozumiem tego. Kurde, rozumiemy się w ogóle bez słów z moim przyjacielem. Ty Legion opuszcza grę. Cześć. Kurde, nie, zbyt dobrze jesteśmy. Sorry, nie czytałem czatu, bo się ten wciągnąłem. Pa. Ale kolega był dobry. Chociaż... Chociaż statystyki są nieubłagane. Zobaczmy, co się dzieje na tym filmie. Jaka wojna w ogóle. Tak, Polska mistrzem Polski. Serg jest, też Zerg, zobaczmy. Bandit i Ghost. Te nowe twarze jakieś się pojawiają. Mapka taka fajna razem. Dobra, lecisz. Co, wnioski? Nie warto się komunikować. To trzeba się po prostu telepatycznie porozumiewać, to jest najlepiej. Zakaz wstępu polski, polska gadka na mapach. Wow. Jestem pod wrażeniem. Skautuje człowiek, ma jakieś skiny w ogóle do dronek, wow. Jest, wylosowało nam IQ 200 ludzi po prostu. Tak, on idzie w gaz. On będzie spamował lingami, super. I patrz, po co się komunikować? Komunikacja jest przetagowana. W innych grach tutaj wszystko widać. Wow. Pytanie, co będzie ten ostatni robił? Oho. Zergowy. Musimy stawić na ostrą obronę Częstochowy. Czyli prawdopodobnie jednostki muszą zostać blisko siebie, żeby nie wpadały bezsensownie. A jest tylko jedna rampa, lol. Moment, jak jest jedna rampa. To co on chce tu zrobić? Ogarnia. Potrzebujemy więcej wyspanów. Potrzebujemy więcej minerałów. Ty, ładnie, tylko czemu on tak to uknął? Potrzebujemy więcej minerałów. Okej, królówczanka.
Dobra, chcę czołać. Zaraz mamy tutaj wbić lingołaki. I to będzie duży problem. Baza twoich sojuszników jest zagrożona. Potrzebujemy więcej wespanu. Weź panu, co? No i supply, niestety. Tutaj totalne zrypaństwo. Za mało energii. Czyli co? Prawdopodobnie zerg idzie w muty. To nawet... Nawet nie sądzę, że było coś innego. Trzeba to niestety szybko sprawdzić. Jezu, ten ludzi. Znamy to, przyjadą zaraz czołgi. Dobra, skautują. Ci ogarniają, niedobrze. Moment. Kurde. Trzy królówki to za mało. Jako anty-air dobry. Dobra, słonie, zmieniajcie się wspaniale. Szybka obronka. A ty zrobisz... Pa, będzie rekonesans. A, trochę przyspieszymy. O Boże, wracaj. Metamorfoza zakończona. Okej. Wolują się, co? Powij więcej nadrządców. Roach. Wszystko jasne. Nieulepszony, słodki Roachyk. Więc co? Dobra, kolega ładnie XP. Dobra, kolega wie, o co chodzi. Ja nie wiem, o co chodzi, ale spoko, będziemy jeszcze walczyć. Pójdziemy na razie w totalnego brute force'a. Tu chyba nikt jeszcze nie zajął. I kogo bardzo... Ha! Ty, zaraz. Metamorfoza zakończona. Trzeba zobaczyć, co ten cygan tam robi. Raczej nic dobrego. Baza twoich sojuszników jest zagrożona. Dobra, klasyk mutas. Żeby się tylko no, raczej mógł zeskautować, niech takie trudne decyzje robi. Baza sojuszników jest zagrożona.
Baza twoich sojuszników jest potrzebujemy. Baza twoich sojuszników jest zagrożona. Potrzebujemy więcej minerałów. Nasze jednostki są atakowane. Boże, Terek ze swoimi... Baza twoich sojuszników. Pole minerałów wyczerpane. Potrzebujemy więcej minerałów. A, to swój namuty? Namuty, tak? Z tego co rozumiem, lol. Boże, dobra, to będzie piękne. To już jest piękne, a będzie jeszcze piękniejsze. W swojej głupocie oczywiście. Ale o takie coś właśnie walczymy. O Jezus, to jest samotna dronka. Nie trafią w przyciski. Czyli co? Fungalowcy, co? Chyba jedna królówka w ogóle mi zdechła. Metamorfoza zakończona. Ty Jezu, on robi ładny R. No i ładnie. Wy co, ile was jesteście tam? Raz, dwa... Trzy, jedna tu. Tutaj zrypałem, tu moja wina absolutnie, że mój przyjaciel kochany, kochańszy. Niestety trochę dostał w ciry. Mutacja zakończona. Ale nie powinien być i tak na tak ciągnąć ostro. Dobra, fungalowce. Tak, musimy niestety grać. Adaptacja. Pancerzyki to... To... O, żeby pod ziemią się poruszały. A, kto wie, co się przyda, nie? I co? Żeby to nie... To się nie może rozwijać, krótko mówiąc. Jak to się rozwinie, no to to... To są w ogóle dzikie kryształy. Które są tutaj. To jest jakiś zabieg skomplikowany gameplayowy, którego niestety nie wiem, czy będę potrafił zrozumieć, bo to jest już wyższy poziom tej gry. Tak, to już jest dla ludzi inteligentnych. Okej, fungaloroiki. No i jajo powinno się dziać zaraz. Czyli tak, Terek robi swoje jajo, my robimy swoje jajo, Wespan jest. To też jest. Nasi sojusznicy walczą. Boże, nudziarze. O, dobra, raz go zjadą. Dobra. Baza twoich sojuszników jest zagrożona. Metamorfoza. Potrzebuje... Yeah.
Oho. Chyba się nie potrafią zakopywać, co nie jest niestety dobre. Kto? Gdzie wielka bitwa. Jeden fungal tutaj znakomicie przesądzi. Patrzcie, tu się dzieje, jakieś wieżyczki. Śmierdzi miną. Że moje robotnice są atakowane, ale nie powinny być atakowane, bo są. Nasze robotnice są atakowane! Metamorfoza zakończona. Potrzebujemy więcej minerałów. Kurde, no tylko teraz tak, Terek się rozwija niepotrzebnie. A, żre to wszystko. Potrzebujemy więcej minerałów. I brakuje komunikacji, tak? Ale to jest oczywiście moja wina z premedytacją. Właśnie. Potrzebujemy minerałów. I skąd my weźmiemy minerały? To już jest wyższy poziom jak na dzisiejszego StarCrafta. To już jest skomplikowany high level StarCraft. Zbliżam się do N. O! Baza twoich sojuszników jest zagrożona. Kurde, nie wyszło trochę. Jezu, nie! Sorry, dałem złe jednostki do góry, złe na dół. I chyba trochę umieranko, zrypałem. To totalnie moja wina. Niestety misklik i GG. I tak się kończy. Tragedia. Zobaczmy. Sojusznik do dupy. Dobra, mamy wszystko na szczęście jasne. Dobra. Więc proszę. I wszystko jasne. Czy nie chciałbym Wejdź of Empires spróbować? Nie. Nie podoba mi się. Mi się podoba, jak się rozpładzają te jednostki i tak dalej.